Szanowni Państwo, zastanawiałem się długo, w jaki sposób rozpocząć i w jaki sposób przedstawić wszystkich, więc zacznę nietypowo. Być dobrym przewodnikiem nie jest łatwo, a najlepiej o tym wiedzą przewodnicy ci, którzy są prawdziwymi przewodnikami, którzy ten zawód uprawiają, którzy są doceniani przez innych, którzy robią to z pasją. Takim przewodnikiem jest, zacznę od Magdy Wodniczko, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie autorskie. Być przewodnikiem to jedno, ale napisać przewodnik, napisać w taki sposób, w sposób chronologiczny, w sposób odzwierciedlający to, co na przestrzeni wieków w danym mieście się odbywało, jest jeszcze chyba trudniej niż być przewodnikiem, bo trzeba dotrzeć do wielu źródeł i nie tylko napisać, ale jeszcze zweryfikować te źródła, żeby powstało coś wyjątkowego. I dzisiejsza książka, którą będziemy tu promowali, jest wyjątkowa, a jej autorem jest Marcin Rosołowski, którego witam. Witam również nieobecnego w tej chwili drugiego autora książki, Jarka Pińczyka, który obiecał, że do nas dotrze. Chciałbym powitać bardzo serdecznie gościa specjalnego, pana profesora Lecha Króliczowskiego. Myślę, że wszyscy z nas wiedzą, kim jest profesor. Powiem tylko, że bardziej wybitnego warsztatu w Warszawie, w Polsce nie ma. Znaczy jest tu na sali. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na promocji książki Siedem wieków Warszawy. Jest to pierwsze nasze spotkanie z cyklu promocji, bo myślę, że będziemy jeszcze dalej to kontynuowali w innych miejscach Warszawy. Szanowni Państwo, na początku chciałbym prosić o zabranie głosu gospodarza tego budynku, sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Prawniczego, kolegę Jacka Brejka. I władz naczelny PTTK, chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w tym obiekcie w Pałacu Małachowskich. Jest to obiekt, który jest otwarty dla turystów, dla krajoznawców. Coraz częściej spotykamy się po tym okresie pandemicznym, coraz więcej przedsięwzięć tutaj się odbywa. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować autorom, panu profesorowi za dzisiejszą obecność. Chciałbym podziękować organizatorom, koledze Jackowi Krzochowi, koleżance Marii Janowicz, kierownikowi Centralnej Biblioteki, bez nich nie powstałaby ta dzisiejsza uroczystość. Myślę, że będą Państwo zadowoleni i tutaj wiele przeżyjecie wrażeń podczas dzisiejszego spotkania. Ja tylko takie dwie refleksje podzielę się. Po pierwsze, to mam już tą książkę w swoich zbiorach, otrzymałem ją z dedykacją autorów. Tam była taka takie zdanie, że on znalazł czas na przeczytanie. Stwierdzam niestety, tutaj członek honorowy kolega Mieczysław Grzechowski potwierdzi, że jesteśmy tak po kokardkę zapętleni, że na te przyjemności swoje, tej, poza tą pracą służbową i społeczną, to bardzo mało czasu, żeby siąść jeszcze tak dla przyjemności w fotelu i tą książkę poczytać, ale już powoli przebijam się. I ostatnia taka moja prośba, tak wybitnych warsztatów. Wcale nie tak dawno powstała nasza nowa strona internetowa i sobie pomyślałem, że być może udałoby się poprosić Państwa o stworzenie jakiejś notatki na temat tego obiektu, z czym on się tutaj wiąże w historii Warszawy, może jakaś ciekawostka, niekoniecznie złota kaczka tutaj w naszych podziemiach, no ale żeby to nie była taka sucha informacja gdzieś tam na Wikipedii, może coś w annałach historycznych udałoby się wygrzebać takiego na wesoło z tym obiektem związanego, także chętnie poszukamy. Może się coś znajdzie, także bardzo jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za przybycie i życzę niezapomnianych wyrażeń. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten piękny wstęp. Natomiast przejdźmy do części oficjalnej, to co wszystkich nas tutaj sprowadziło do tego budynku. Na pominku za autorem i recenzentem książki znajduje się mój prywatny egzemplarz Siedem wieków Warszawy, kalendarium historii miasta do końca XIX wieku. Taki jest pełen tytuł tego dzieła. Jak mój kolega Jacek powiedział, ja jestem aktywną przewodniczką po Warszawie i na co dzień korzystam z bardzo wielu źródeł informacji. Miałam to szczęście, że kilka miesięcy temu zapoznałam się właśnie z tym dziełem. Jeździło ze mną metrem, jeździło autobusem, jeździło tramwajem.
To jest ponad 3500 faktów. To jest bardzo bogate kalendarium. I mam takie pytanie, które sama sobie zadaję. Moja praca polega na opowiadaniu historii. Po angielsku zwane jest to storytelling. Panie Marcinie, w jaki sposób ja jako przewodniczka mogę wykorzystać Pana dzieło, Pana kalendarium, by w sposób skuteczny opowiadać o historii Warszawy? Czy nie tylko moje kalendarium, bo tak jakby wchodząc w szczegóły, ja jestem autorem co prawda kalendarium, czyli tego zestawienia, jak tutaj pani wspomniała, około 3,5 tysiąca faktów, co tutaj dokładnie profesor Królikowski wyliczył. Natomiast nieobecny Arek Binczyk jest autorem wstępów takich krótkich do poszczególnych epok ujętych w te chronologiczne ramy. Więc tutaj można wykorzystać i jedną, myślę, i drugą część, zaczynając od tej części esejów, części wstępów. One proponują takie niestandardowe spojrzenie na historię Warszawy. Zresztą w ogóle cała książka staraliśmy się, że też ze względu właśnie i na formułę, i na sposób ujęcia zjawisk, sposób ujęcia biegu historii, miała być ona niestandardowa, miała ona traktować historię Warszawy i warszawiaków, historię miasta trochę inaczej niż opracowania, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Więc zaczynając od tych esejów, one proponują inne właśnie spojrzenie na poszczególne epoki. Przykład XVIII wiek, epoka stanisławowska, którą wszyscy zresztą niebezpodstawnie uważamy za epokę takiego, przynajmniej w sferze zewnętrznej, rozkwitu miasta, zwiększenia liczby mieszkańców i tak dalej, reformy Sejmu Wielkiego, prawa o miastach. Natomiast często zapominamy o tym, że podstawa to był koniec już, to było panowanie ostatniego Sasów, kiedy była komisja brukowa, kiedy zaczęło się zmieniać podejście do miasta, kiedy to Warszawa zaczęła być uporządkowywana. I podobnie na przykład jest tutaj spojrzenie, tutaj profesor Królikowski na pewno będzie mógł więcej powiedzieć, na wiek XIX, bo jesteśmy przyzwyczajeni. Królestwo Polskie, wspaniały rozkwit. Zresztą wystarczy się tutaj przejść na nieodległy plac bankowy, żeby zobaczyć plac teatralny, po czym powstanie listopadowe i zapaść totalna, klęska, nic się w mieście nie dzieje. No nie, tak nie było i jeśli chodzi o kulturę, i jeśli chodzi o architekturę, rozwój miasta. Można właśnie nawet podziwiać, jak w tych ramach ciężkich, warunkach narzuconych przez zaborcę Warszawa jednak rozwijała się, i to z dużym powodzeniem. Natomiast jeśli chodzi o tą część chronologiczną już, czyli kalendarium, jak tutaj właśnie z panią Magdą też wcześniej rozmawialiśmy, zwróciła uwagę, że jest tutaj bardzo dużo informacji o gospodarce, o życiu codziennym, o tym na przykład ile, trochę ze statystyki, kiedy było, w jakim roku ile kawiarni, ile restauracji, to tam się zmieniało. Tak, no bo tutaj chcieliśmy również pokazać na tych danych, na faktach rozwój miasta, rozwój społeczności. Odejść od tego pokazywania właśnie wydarzeń przede wszystkim politycznych, wydarzeń administracyjnych, tylko zarysować to tło. Oczywiście jest to trudne zadanie, jeżeli podejdzie się do tego właśnie w sposób kalendarzowy, chronologiczny, no bo nie taki opisowy. Natomiast myślę, że udało nam się wraz z Arkiem właśnie dostarczyć takich informacji, które pozwolą także przewodnikowi opowiedzieć o tym mieście inaczej niż tylko na podstawie danych dotyczących budowy pewnych obiektów, dotyczących zmian historycznych, administracyjnych, tylko zarysować to tło, które nam bardzo często umyka w opowiadaniu czy o historii miasta, czy o historii regionów, czy wreszcie o historii kraju, a o tej żywej tkance społecznej, można powiedzieć.
To ja trochę tutaj ten temat będę kontynuować, ponieważ powiedział Pan, że staraliście się, jego Boże, przedstawić Warszawę w sposób taki niestandardowy. Natomiast w samym opisie biografii jest powiedziane, że Arkadiusz Bilczyk w sposób daleki od stereotypów zaczął tych esejów przedstawić Warszawę. Jakby mógł Pan trochę powiedzieć o tym, z jakimi jeszcze stereotypami próbowali się panowie zmierzyć podczas opisywania właśnie tych siedmiu wieków? Znaczy, tutaj raczej nie staraliśmy się, bo jest często takie modne podejście w ogóle do opisywania, do storytellingu, w ogóle do opisywania dziejów, wybierania sobie faktów i na siłę im zaprzeczania, bo wszyscy tak myślą, a to było inaczej. Nie, tutaj chcieliśmy raczej odejść nie tyle od stereotypów w sensie polemiki z faktami. No, fakty to są fakty, można je tak czy inaczej interpretować, natomiast trudno z nimi polemizować. Bardziej właśnie zachęcać do tego innego spojrzenia, czyli do własnego krytycznego podejścia właśnie do takich utartych twierdzeń, jak no to, co mówiłem, do czasów stanisławowskich w Warszawie pustka, nic się nie dzieje. Potem czasy pruskie to też tylko i wyłącznie wyludnienie miasta, upadek, nic się nie dzieje, koniec powstania listopadowego, znowuż klęska. Podpowiadaliśmy trochę jak kreatywnie, jak można we własny sposób to interpretować. No, wracając do tych czasów pruskich, no, oczywiście wyludnienie miasta, upadek, ale jednocześnie tutaj uporządkowanie pewne, jak w ogóle pod zaborem pruskim niektórych spraw i gospodarczych, i jednak Liceum Warszawskie, i jednak słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Oczywiście nie można zrobić takiego prostego bilansu. No tutaj z jednej strony mamy to, z drugiej Lindego, to wychodzi plus minus, tylko jednak odejście od takiej czarno-białej oceny podsumowania poszczególnych epok, ponieważ no taka epoka to nie tylko budownictwo, też dzieje kulturalne, administracja. Na każdym z tych pól trzeba próbować dokonywać oddzielnego bilansu. Zadam pytanie panu profesorowi, ponieważ pan profesor był pierwszym recenzentem, podobno bardzo krytycznym i surowym, ale zaraz niesprawiedliwym. Panie profesorze, inne miasta, inne regiony doczekały się takich publikacji właśnie w formie kalendarium. Warszawa poza właściwie dwoma publikacjami związanymi z czasami II wojny światowej i początku epoki PRL-u takiego kalendarium nie posiadała. Jak pan myśli, co może być przyczyną tego, że taka publikacja do tej pory nie została napisana? Panie profesorze, może będziemy lepiej na sytuację. Pytanie jest dosyć takie, powiedziałbym, złożone. Po pierwsze, żeby coś się pojawiło, to musi być zapotrzebowanie. Podaż, popyt. W przypadku, powiedzmy, tego typu działalności jest kwestia sfinansowania danej pracy. Ktoś za to musi zapłacić. Dlaczego? Zależy w dużej mierze od władz miasta, co się preferuje. Ja proponuję, żeby Państwo, jeżeli oglądacie czy bywacie na targach książki historycznej, które to targi ostatnio się odbywają od kilku lat w Arkadach Kubickiego w listopadzie, to zawsze tam jest stoisko miasta Poznań, jako wydawnictwa. Miasto Poznań ma swoje wydawnictwo miejskie. Ja rozmawiałem z wieloma kolegami, którzy no żałują, że Warszawa nie stanęła na tym poziomie, w sensie dbania o własną historię. Podchodzi się w Warszawie niestety bardzo często w sposób, no powiedziałbym, polityczny do sprawy i zamyka się. Był swego czasu taki miesięcznik Ratusz,
bardzo szybko się przekształcił w takie pismo dworskie, prawda, które niewiele wnosiło. Ale w moim przekonaniu wcześniej czy później nasze miasto powinno sobie jednak zafundować wydawnictwo, które będzie dbało o dokumenty, opis tych dokumentów, to właśnie to, o co tu pani zapytała, prawda? Dwukrotnie wydano w Warszawie, PWN wydał Encyklopedię Warszawy, ale przez kilkanaście lat ostatnich, bo to od gdzieś tam, nie, 93 chyba, czyli to już prawie 30 lat, zabiegano, żeby miasto sfinansowało kolejną wersję Encyklopedii Warszawy. Wersję aktualną. Przecież wszystko się zmieniło. Miasto twierdzi, najbogatsze w Polsce, że nie stać go na taki wydatek. I tutaj na to pytanie odpowiadam, no właśnie tak, jak mogę sobie pozwolić, bo w moim wieku nie bardzo, prawda, zależy od władz miejskich i dosyć krytycznie patrzę na te sprawy wydawnicze szczególnie, ale nie tylko. Także mam nadzieję, że w trakcie tej rozmów będziemy powracać do pewnych tematów i tutaj państwu chętnie podzielę się wiedzą na ten temat. Ale tak myślę, panie profesorze, podaż popyt, czyli co, nie ma chętnych, żeby poznawać, zagłębiać się w historię miasta Warszawa? Wie pani, gdyby było zapotrzebowanie, ludzie pytali w księgarniach o takie książki, to by prywatne wydawnictwa by się podjęły czegoś takiego. Natomiast to jest literatura, na której się nie zarobi. To prawda. Ona musi być dotowana. Właśnie to literatura związana z historią miasta, z dziejami miasta, z funkcjonowaniem miasta. Ja państwu powiem rzecz kuriozalną w ogóle. To jest, akurat mnie dotyczy i to trwa w tej chwili. Mianowicie mam kolegę, starszy pan, bo ma ponad 90 lat, ale przez kilkadziesiąt lat był dyrektorem Wydziału Komunikacji w Warszawie, dyrektorem do spraw inżynierii ruchu. On projektował skrzyżowania, drogi, trasy i tak dalej. Jest działaczem CITKOMO, czyli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, zda to za środowisko. Któregoś dnia w czasie rozmowy tutaj zresztą naprzeciwko w kawiarni, mówię, no jak można zbudować krakowskie przedmieście w ten sposób, że nawet autobusy najlepszych marek po prostu się rozlatują na tej drodze. Przecież to są doły, które, nie wiem czy państwo jechali, przecież to dowolny Mercedes czy inny man, prawda, z trudem pokonuje. Przy Pałacu Prezydenckim to trzeba się trzymać poręczy, żeby się nie upaść. On mówi, no przecież to jest normalne. Ja mówię, jak to normalne? No bo jeżeli miasto nie zatrudnia inżynierów, którzy się na tym znają, wykształconych w tym kierunku, no to takie są skutki. Ja mówię, to jest niemożliwe, jak to nie zatrudnia. Przecież wydajemy jako miasto miliardy na drogi. I wiecie państwo co? W kwietniu zeszłego roku postanowiłem wystąpić do prezydenta miasta w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z zapytaniem, ilu inżynierów, nie nazwiska, tylko ilu inżynierów wykształconych w kierunku komunikacji i drogownictwa zatrudnionych jest w komórkach merytorycznych Urzędu Miasta Stowarzyszonego Warszawy. Po dwóch tygodniach otrzymałem tak zwany przedłużacz, czyli urzędnicy już wiedzą, co robią, prawda? Odsyłają, że sprawa jest skomplikowana, wobec czego trzeba przedłużyć. Po kolejnych dwóch, znowu już po dwóch miesiącach, otrzymałem pytanie z Urzędu Miasta, że oni mogliby mi odpowiedzieć, ale nie wiedzą, czy ja jestem upoważniony do otrzymania takiej odpowiedzi. No dobrze, napisałem, prawda?
jak to było i czym się zajmowałem i dlaczego pytam. Tak przy okazji, napisałem co najmniej 700 artykułów dotyczących miasta, przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, jak to, kilkanaście książek i tak dalej. Dobrze. Dlaczego otrzymałem decyzję prezydenta miasta stołecznego Warszawy o odmowie dostępu do informacji publicznej. Ale z informacją, że mogę się zwrócić, jak będę miał taką wolę, do samorządowego kolegium odwoławczego, które rozpatrzy, czy miałem rację. No i się zwróciłem, kolegium oczywiście podtrzymało stanowisko prezydenta. Ale mnie pouczono, że mogę wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. No to co? No to wystąpiłem. Prawda? Sprawa jest od kwietnia zeszłego roku. W październiku wystąpiłem do, płacąc tam odpowiednie opłaty i tak dalej, wnosząc. Wystąpiłem do sądu. Kilkanaście dni temu otrzymałem odpowiedź odmowną. To znaczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił moją skargę na decyzję prezydenta. Panie profesorze, nie zmieniłem. Chyba nie dawałem tego zmienić. Nie, ale mówię o tym, dlatego że postawa władz miasta decyduje o pewnych kierunkach działania. I musi być wola, tak jak w Poznaniu. Grupa ludzi stwierdziła, że miasto Poznań powinno mieć porządnie opracowaną historię i mieć własne wydawnictwo i to realizuje. Także polecam każdego roku spojrzeć na stoisko miasta Poznań, bo to jest dowód na to, że można inaczej niż w Warszawie. W Warszawie, jak się okazuje, liczba inżynierów jest zatrudnionych. Jest tajemnicą państwową. Dziękuję bardzo. To panie profesorze, jeszcze tak trochę zmienię temat, ponieważ wiemy, że następne wybory jeszcze przed nami, zagłosujemy może trochę lepiej, może trochę bardziej skutecznie. Natomiast ja pana poproszę o coś innego. Skoro był pan pierwszym recenzentem, tak. A my nie zmieniliśmy pracy urzędu, ale możemy przekonać ludzi, żeby zwiększyć popyt. Dlaczego mielibyśmy kupić tę książkę? To jest kilka jest przyczyn. Po pierwsze, ja podziwiam autorów, bo wiecie państwo, podpisanie własnym nazwiskiem książki, gdzie jest te 3,5 tysiąca haseł, już nie mówię o tych esejach wprowadzających, 3,5 tysiąca haseł i przecież każdy z czytelników może mieć inne zdania na ten temat, inną wiedzę, co innego czytał. To jest wystawienie się na niebywałą krytykę. Trzeba mieć, jak mówię, odwagę, trzeba mieć niebywały upór, żeby zrobić wszystko, żeby ludzie nie mieli punktu zaczepienia do krytyki. I ta książka jest bardzo starannie pod tym względem pomyślana. Rzeczywiście te hasła, których, jak mówię, 3,5 tysiąca, to jest ogromna praca. Ta książka została opracowana nie przez pracowników naukowych takiego czy innego instytutu, co jest zajęciem jakby zawodowym, prawda, profesjonalnym i z tego ci ludzie żyją. Natomiast to jest obok zawodu wykonywanego, dwóch panów się zbiera, przez kilka lat zbiera dane, sprawdza, konfrontuje informacje i publikuje pod własnym nazwiskiem, co jak mówię jest dużą odwagą, dowodem odwagi, bo rzeczywiście nie sposób znaleźć, to znaczy nie sposób uniknąć miejsc, które byłyby niekrytykowane. Ja mogę tutaj podać takie różne przykłady. W podręczniku historia
Państwa i Prawa Polskiego, akademicki podręcznik Bagdach, Lesienodorski, Pietrzak, jest podane, że prawo o miastach zostało opracowane, uchwalone przez Sejm Czteroletni 17 kwietnia 1791 roku. Pani profesor Bogusławska z zespołem podaje w takim opracowaniu dotyczącym XVIII wieku Warszawy w XVIII wieku podaje 18 kwietnia. Profesor Drozdowski z Zaborskim w swojej historii Warszawy podają jako datę 21 kwietnia. Dobrze, trzy zespoły wybitnych warszawianistów podają trzy różne daty tego samego faktu, czyli uchwalenia prawa o miastach. Prawo na tyle ważne, że w 200. rocznicę, czyli w 1991 roku, Rada Warszawy na uroczystej sesji uchwaliła, że dzień 21 kwietnia, czyli ta data, którą wymienił Drozdowski w swoim opracowaniu, jest dniem święta Warszawy. Oczywiście, jak sądzę, nikt z Państwa o tym nie pamięta, bo pogoda w początku trzeciej dekady kwietnia była bardzo kapryśna. Święto musi być z festynami, z byciem na zewnątrz. Jak mówię, w połowie kwietnia to nie zawsze jest możliwe ze względów klimatycznych. I pomimo, że była uchwała Rady uroczysta, to święto przepadło. Później w 2003 roku pani Gronkiewicz doprowadziła do uchwalenia Święta Warszawy z datą 1 sierpnia. Znowuż festyny, nagrody i bankiety w dniu, kiedy rozpoczęło się powstanie, jest czymś nieprzyzwoitym wręcz. Dlaczego cichem się wycofano z tego? Warszawa do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie ma święta określonego, bo z różnych przyczyn coś się nie pasowało. I teraz tak, co mieli zrobić autorzy, mając te trzy daty i trzy zespoły profesorskie, prawda, do wyboru? I to jest nie jeden przypadek. Proszę Państwa, to jest przypadek ciekawy, który można sprawdzić. Namawiam Państwa na spacer, bo w tej chwili to jest możliwe. Mianowicie w takim narożniku tam gdzie Wisła się przecina z Mostem Gdańskim i dalej trasą Starzyńskiego, jakby w tym narożniku jest dawny porosyjski fort z XIX wieku. Oficjalnie on się nazywa Fortem Jasińskiego. Przed wojną już tam koszara, które tam się zachowały, oryginalne, XIX-wieczne, stacjonowała policja i to takie, powiedzmy, oddziały prewencyjne. Później, po II wojnie było ZOMO, więc tradycja dobra, no ale w końcu trzeba było to jakoś rozgrodzić i tak dalej. No i co się okazało, że na budynkach, na obiektach, na fragmentach tego fortu są tablice pamiątkowe. Co można, jak mówię, można iść tam na spacer nad Wisłą, ładna trasa i sprawdzić osobiście. No i jest tablica. Ruiny fortu fortu zbudowanego w latach 1831-35 według projektu porucznika S. Śliwickiego, i tak dalej. Proszę Państwa, wszystko, co jest napisane, jest prawie nieprawdą, oprócz daty.
bo Śliwicki bardzo często, mówi się, to jest fort Śliwickiego za czasów rosyjskich. Okazuje się, że to był Polak w służbie rosyjskiej, który się zasłużył w zdobywaniu Warszawy w 1831 roku. On bardzo taką ciekawą akcję mianowicie zorganizował i przeprowadził. Mianowicie chciał rozwalić, zniszczyć most, który łączył Pragę z Warszawą. To były mosty drewniane oczywiście. Gdzieś tam powyżej, gdzieś w rejonie, nie wiem, Góry Kalwarii czy Karczewia, załadowano wielkie takie łodzie chrustem, jakimiś materiałami łatwopalnymi, spuszczono z biegiem Wisły i tam kilku tych żołnierzy rosyjskich właśnie z tym kapitanem Śliwickim, ale Polacy się zorientowali, że coś nie tak i zaatakowali wcześniej cały ten konwój. Śliwicki został ciężko ranny, most ocalał. Car w nagrodę awansował go do stopnia pułkownika i zafundował mu leczenie w Paryżu. Wysłał go za własne pieniądze, na własny koszt do Paryża na leczenie, a on zmarł w Paryżu w 1834 roku. Prochy sprowadzono do Warszawy. Fort, który wtedy był budowany, został nazwany imieniem Śliwickiego. I wystawiono pomnik na terenie fortu. I teraz tak. W latach międzywojennych, nieco dalej, w stronę Żerania, powstało osiedle Śliwice. Wiele lat temu, jak byłem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, taka była awantura, bo ktoś wymyślił, żeby zamienić tą nazwę Śliwice na jakąś inną, bo po prostu jest to nazwisko zdrajcy Śliwickiej, prawda? Mieszkańcy byli oburzeni. Jak można atakować patriotę, który, prawda, walczył o Polskę? I teraz tak, tablica z brązu, tam są dwie czy trzy takie tablice w różnych miejscach. Z napisem wydawałoby się no, wiarygodnym, w takim miejscu, no, ktoś wyraził zgodę i tak dalej. Miałem Państwu wyświetlić właśnie te przeźrocza, które pokazują te tą tablicę. I znowuż, komu wierzyć? I tutaj autor, prawda, czy autorzy mają ogromny problem, co jest prawdą. Okazuje się, że tak, po pierwsze, nie chcę kontynuować tego, bo to jest, w każdym razie takich zmyłek historycznych jest niebywale dużo. Tutaj ostatni już przykład, jeśli pani pozwoli, ostatni. Mianowicie mamy, wszyscy chyba wiemy, że w Warszawie jest dzielnica Rembertów. Jest. Od czego pochodzi nazwa Rembertów? Od nazwiska, od części nazwiska Rembert, Wilhelm Rembert von Berg. Jeden z katów Warszawy, prawda? Generał gubernator. Jeden z najzacieklejszych polakożerców. Jego nazwisko jest w nazwie dzielnicy, no, czy należy zmienić? Nie wiem, czy należy zmienić, ale należy przynajmniej wiedzieć, że to nie jest, prawda, jest to nazwisko o pochodzeniu takim, a nie innym. Ale tego znowu się nie znajdzie w literaturze warszawskiej. Także takich przedziwnych sytuacji jest niebywale dużo. Ja chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że to ja zareklamuję w tym razie książkę. To, o czym Pan Profesor teraz mówi, można znaleźć we wstępie też. Do właśnie tego wydania. Także zachęcam Państwa do zakupu. Natomiast ja chciałabym skonsultować Panie Marcinie jakby tutaj z tym, co Pan Profesor powiedział. No co zrobić? Ma Pan
tak jak pan profesor powiedział, trzy grupy specjalistów, znakomitych bezpieczeństwo. No to... Jaką decyzję pan podejmuje publikować? Jest, czy to jest jakby jeden z przykładów, ponieważ już nawet na etapie takiej finalnej korekty, można powiedzieć, tutaj też jeszcze był dobry bardzo zespół takich korektorów, którzy zawsze, a tutaj jednak sprawdzali w źródłach, że to imię może było inne. No, na takim etapie tu są sprawy zasadnicze, ale jeśli chodzi o różne drobne drobiazgi, jest tego bardzo dużo. No, oczywiście no, odpowiedź jest taka, że jak są rozbieżności, warto powiedzmy podać te różne wersje. Może czasami oceniając, jeżeli ma się dojście do takich dokumentów, która jest najbardziej prawdopodobna, najbardziej wiarygodna, ale też jest tutaj jeszcze inna trudność, ponieważ no, tak jak niedobry, niedogodny jest właśnie brak informacji, tak samo pewnym problemem jest, tak powiem, klęska urodzaju, zbyt dużo tych informacji. Po pierwsze, które wybrać na przykład już do takiego kalendarza, jeżeli jesteśmy przy XIX wieku, tak żeby nie była to przypadkowa zbieranina faktów, tylko jednak żeby to była jakaś opowieść. I po drugie właśnie, jak sobie tutaj radzić z tymi sprzecznymi informacjami, bo to jest niestety tak, no, każdy by chciał, żeby prace, powiedzmy, historyczne były pisane, każda praca w oparciu o źródła. Jest bardzo częste zjawisko, pewnie pan profesor tutaj potwierdzi, że jeżeli jeden autor, nie wiem, 100 lat temu popełnił błąd jakiś, to zwykle następni bezkrytycznie to kopiują, nawet nie zastanawiając się, czy nie, w różnego rodzaju opracowaniach, przewodnikach na przykład jest, że ten gmach prawdopodobnie zaprojektował ten i ten, chociaż on umarł nie 20 lat wcześniej, więc wystarczyłoby porównać dane biograficzne, ale ponieważ ktoś gdzieś napisał, jest artykuł, jest książka na podorędziu i tutaj jakby już na etapie redakcji nie mało takich przypadków się trafiło, które trzeba było rozsupływać, sprawdzać. Nieraz trzeba było przeryć się przez dużo różnego rodzaju opracowań, źródeł, żeby ustalić na przykład jak było naprawdę z datą czy założenia, z datą projektu. No, kolejna rzecz to są rzeczy, które uparcie są powtarzane. Często właśnie to jest dzieło jakby, można powiedzieć, promocyjne najnowszej epoki. To tak jak to, co tutaj też z profesorem na etapie redagowania wiele rozmawialiśmy. Tak zwany Pałac Saski, który nie jest Pałacem Saskim, który jest kamienica rosyjskiego kupca, inwestora z Kwarcowa, która jest odbudowywana teraz na placu Piłsudskiego, jest uparcie nazywana Pałacem Saskim, chociaż wystarczy wziąć czy przewodnik Orłowicza, czy jakikolwiek inny przewodnik z dwudziestolecia międzywojennego, żeby zobaczyć, że w najlepszym wypadku, i zazwyczaj pada, kamienica zbudowana na miejscu dawnego Pałacu Saskiego. Natomiast no, tutaj jest odbudowa Pałacu Saskiego, czyli jest to rzecz absurdalna. Mówienie o odbudowie Pałacu Saskiego, który został zburzony do fundamentów w wieku XIX. Natomiast no, tutaj wystarczyłoby zajrzeć do jakiegokolwiek naprawdę międzywojennego opracowania, nie mówiąc o powojennym, żeby zobaczyć, jak sprawy się mają. Także tutaj od takich drobiazgów czy rzeczy, które są zauważalne dla historyka, aż po takie sprawy dla kogoś, kto się interesuje historią Warszawy, takie rzeczy są widoczne. Panie profesorze, pan chciał się odnieść, także proszę. To znaczy jeszcze jedną taką mam uwagę odnośnie pracy kolegów. Mianowicie, to też Marcin o tym wspomniał, to jest wyjątkowa praca, jeżeli chodzi o pewien zakres zainteresowań, mianowicie nie tylko polityka, poezja i tak dalej, sztuki piękne, ale gospodarka. Zwrócili uwagę autorzy na przykład na jarmarki. Co się okazuje? To pochodzą dane z tej książki. W 1461 roku któryś z książąt mazowieckich uchwalił, czy ustalił, raczej wydał polecenie, czy dekret pozwalający zorganizowanie czterech
jarmarków rocznie w Warszawie. Jednym z nich był jarmark wyznaczony na 24 czerwca, czyli Święto Jańskie. Ten jarmark przetrwał poprzez najrozmaitsze przekształcenia do I wojny światowej. O tym pisze Prus. O tym ta dziedzina ma, ten zakres ma ogromną historię. Najpierw jest gdzieś, dokładnie nie wiadomo gdzie, no ale prawdopodobnie na rynku Starego Miasta. Ale Stare Miasto, obszar administracji miasta Warszawy do prawa o miastach z 1791 roku, to jest w obrębie murów, plus tam takie niewielkie enklawy przy bramach. Reszta to są tereny prywatne. W każdym bądź razie w wieku XVII królowa Marysieńka była jedną z inicjatorek, żeby stworzyć takie centrum handlowe, które nazwano Maryvillem. Ten jarmark się pojawia później na Maryvillu, funkcjonuje przez kolejne tam ponad 100 lat dobrze, do początku wieku XIX. I władze królestwa w pewnym momencie decydują się na zbudowanie Teatru Wielkiego. No to trzeba zlikwidować jarmark na placu. To następuje, ale jarmark przeniesiono, to była inicjatywa Staszica, przeniesiono na plac Krasińskich. Są XIX-wieczne ilustracje pokazujące handel wełną. To był największy jarmark na wełnę w tej części Europy. Hodowcy przyjeżdżali ze swoim dorobkiem jeszcze przed żniwami, wtedy, kiedy nie ma zajęć polowych, i Warszawa huczała od zabaw, od po prostu od gości, których były niezliczone tłumy. Ten jarmark funkcjonował, jak mówię, dosyć długo na placu Krasińskich, no ale tam były władze, tam był sąd o najwyższej rangi wtedy w królestwie. W końcu zdecydowano się przenieść na ulicę, w okolice dworca Wiedeńskiego. W okolicy, w obrysie obecnej ulicy Nowogrodzkiej. Te obiekty takie jak bank rolny, Roma, prawda, i poczta i tak dalej, to są wszystko na terenach targowych. Jedynym śladem największej imprezy handlowej w tej części Europy, bo to jest tak, konkurencji praktycznie nie było, to jedynym śladem są wyścigi konne. W 1841 roku biznesmeni warszawscy doszli do wniosku, że skoro przyjeżdża tylu ludzi z pieniędzmi, no to trzeba zadziałać. Zorganizowano po raz pierwszy właśnie na Świętego Jana 1841 rok pierwsze wyścigi, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie w tym samym miejscu, ale to jest to samo jakby przedsięwzięcie. A więc pewne tradycje właśnie wynikające z tego kalendarium, który kolejcy przygotowali. Prawda? Zwrócenie uwagi na część ekonomiczną, na część gospodarczą. I w wielu miejscach to jest podkreślone. I to jest w moim przekonaniu dużą wartością tego opracowania. To panie Marcinie, zanim zaprosimy jeszcze naszych gości do wspólnej rozmowy, do zadawania pytań, ja bym chciała poprosić pana jedną radę. Ja też zbieram dużo informacji, szukując się do moich wycieczek. Tych źródeł jest bardzo wiele, papierów na biurku też bardzo wiele. Czy ma pan jakąś złotą radę, jakiś klucz, jak poradzić sobie z taką ilością informacji, z taką ilością dokumentów, żeby móc stworzyć? No może nie takie dzieło, ja nie aspiruję do bycia pisarką i autorką, ale jak sobie poradzić z taką liczbą informacji? Paradoksalnie o wiele łatwiej jest
choć jest to rzeczywiście praca czasochłonna i dość benedyktyńska, zebrać dużo informacji niż dokonać nie tyle nawet selekcji, co ułożenia na podstawie z tych cegiełek jakiejś takiej budowli. Czyli rozumiem, jak opowiadać o mieście i o jak zainteresować historią Warszawy. No, przede wszystkim najpierw trzeba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, ale komu chcemy o tym opowiadać? Czy chcemy opowiadać osobom, które, nie wiem, są jako turyści incydentalnie w Warszawie, czy też chcemy opowiadać ludziom, którzy postanowili z Warszawą się związać, którzy nie mają korzeni warszawskich, a nawet jeżeli mają korzenie warszawskie, to do tej pory specjalnie się tym miastem nie interesowali, no traktowali to tak po prostu, miejsce, gdzie mieszkam, urodziłbym się w innym mieście, mieszkałbym w innym, też będzie dobre. Przede wszystkim pokazać, co mimo tego właśnie, tej ilości faktów jest to trudne, pokazać pewną ciągłość między, ciągłość biegnącą przez te wiele wieków historii Warszawy. Pokazać, że ta opowieść o mieście dzisiejsza to nie jest opowieść o mieście, które się zaczęło w roku, po roku 89, czy po roku 45, czy jeszcze wcześniej, bo my bardzo lubimy takie cezury sobie stawiać, a wcześniej to było tak, a teraz rozwój, upadek i tak dalej, tylko żeby pokazać, że to to miasto, jakie jest w kształcie, jakim jest obecne, nie wzięło się znikąd. Jest to pewna opowieść, która rzeczywiście istnieje istnieje od wieków. Dlatego też tutaj, co profesor zauważył, co pani zauważyła, między innymi jest tutaj tak dużo tych faktów społecznych, gospodarczych. To między innymi, jeżeli to się przyjrzy im bliżej, prawda, końca XIX wieku, tym więcej zjawia się takich nazw, które kojarzymy, prawda, zakłady przemysłowe, różnego rodzaju, nie wiem, Wedel, Blikle, fabryki, które powiedzmy istniały jeszcze do niedawna, choć pod zmienionymi nazwami. No, pokazujemy właśnie, tutaj staram się pokazać tą ciągłość na podstawie nie tego, co najłatwiej zobaczyć, o tu jest zabytek zniszczony, prawda, odbudowany, ale ma tam kilkaset lat, tylko na podstawie tego, tej tkanki społecznej, tego, co może nie ma formy takiej ściśle materialnej jak budynek, ale to, co stanowi o pewnego charakterze miasta. I życzyć by sobie należało, żeby taka moda na szersza moda, bo ona w pewnym kręgu istnieje, tylko niestety to jest taki krąg wąski pasjonatów Warszawy na nie tyle odkrywanie historii miasta, co wiązanie tej historii, tej przeszłości z czasami obecnymi, żeby się upowszechniła, wyszła poza te takie soli internetowe, bardzo wspaniałe, rzeczywiście jest dużo pasjonatów, fora miłośników, natomiast żeby to była wiedza powszechna, to tak jakby odchodząc od tematu historii Warszawy, jak niecały rok temu z kolegami z Instytutu Staszica, instytucji pozarządowej, robiliśmy taki konkurs dla młodzieży, dla uczniów Stąd Jestem. Opowieść o rodzinach, o przodkach, takich w sensie nie może genealogii, a dziadek był taki, a pradziadek, a tu mam takie korzenie, tylko takich ciekawych historii rodziny. Rzeczywiście przyszło kilkaset prac o fantastycznych ludziach, którzy dzisiaj są zapełniani jakichś regionalnych, lokalnych, społecznych działaczach. Wtedy się tak zastanawialiśmy, czy taka moda na odkrywanie korzeni w sensie pozytywnym, nie snobistycznym nastąpi. No, w ciągu tego roku się choćby to zmieniło. Jest różnie oceniana ta książka, taka Chłopki, która się rozchodzi w kilkudziesięciu tysiącach czy tam egzemplarzy i która też dała taką impuls do mody na odkrywanie tego, co jeszcze do niedawna uchodziło w niektórych kręgach za wstyd. A nie, to ja jestem tutaj z miasta, dziadek był tam ze wsi, to w ogóle o tym nie mówię. Więc może tak samo nastąpi jakieś takie przełamanie, żeby szukać tej opowieści, tej przeszłości warszawskiej, mimo że
powiedzmy, ktoś nie musi być od iluś pokoleń z Warszawy. Ktoś z tym miastem może się związał 10-15 lat temu, ale chce tutaj budować swoje, budować te swoje związki z Warszawą, cementować te swoje związki, a trudno to robić, nie znając, nie poznając charakteru miasta. Z kolei tego charakteru miasta bez znajomości przeszłości się nie pozna.